Dzień dobry, witajcie. My już mamy meble, widać to, czy tego nie widać? Gdzieś tu, o, widać. Gdzieś tu są. Jest ich w zasadzie całkiem sporo, w sensie mamy szafę i mamy kuchnię. Także tej przestrzeni do przechowywania pojawiło się już całkiem sporo. I wiecie, jak to jest po montażu? No, jest tu sporo sprzątania. Także zobaczymy, czy to wyjdzie, ale spróbuję właśnie, dlatego mam kamerę w ręce, nagrać takie clean with me. No i zobaczymy, czy się to uda. Ale tak, wróciłam z pracki. Andrzejek tu już dzielnie też pracuje. Już bardzo dużą część kuchni posprzątał. Tą dolną część. Także też już jestem za kasami rękawy. Biorę się za szmaty. No i co? Sprzątamy. Nastąpiła przerwa w sprzątaniu, w sensie wczoraj jeszcze posprzątałam w środku tą dolną część tej dużej szafy, ale już wam tego nie pokazywałam, a teraz wstałam, zamierzam umyć prysznic, jak będę się myła. Na razie jestem taka jeszcze zawiana lekko, ale zanim wejdę pod prysznic, to chciałabym wstawić pierwsze pranie, bo wymyśliłam sobie, że wszystko, co chcę wkładać do szafy, ma być uprane, żeby po prostu było świeże. Siedzę i segreguję sobie na razie te brudne rzeczy. No ale właśnie poukładałam je w takie mniejsze kubki, bo zamierzam powyciągać wszystko z kartonów. No i jeżeli się da, to tak w miarę jakoś kolorystycznie, sensownie to poprać. Na razie wstawię czarne rzeczy, bo wiem, że tego będzie bardzo dużo. Także co, stawiam pranie i lecę pod prysznic i wracamy do mycia mebli. Prysznic umyty, ja już po śniadaniu, Andrzej ładuje zmywarkę, no bo właśnie wszystko ma być czyściutkie, zanim wyląduje w szafkach. Także to będzie takie pierwsze nasze puszczenie rzeczy brudnych, bo już raz oczywiście zmywarka chodziła, ale wtedy na pusto, nie? Tak, żeby zobaczyć, czy nic nie cieknie. Tak. Także ładujemy zmywareczkę. Nie wiem, czy ktoś jest ciekaw, jak wygląda w środku, ale... Jest nie, to no. może Andrzeju to opowiemy w sumie, jak będziemy opowiadać o kuchni. I o AGD ogólnie rzecz biorąc. Ale fajne, no, jest. Ale jest naprawdę bardzo spoko, ma dużo fajnych trybów. Ładujemy teraz, tu są i rzeczy brudne, które przed chwilą używaliśmy, i wlecą te, które niby są czyste, ale wiecie, te kartony były pootwierane, tam się trochę popyliło w środku, więc wszystko to teraz do zmywary i mycie, żeby w szafeczce mogło wylądować już czyściutkie. Thank you.
Powiem wam, że już sama nie wiem za co, kiedy, jak się chwytać. Tu wyciągnęłam szklanki, kubki, szkło, ogólnie rzecz biorąc są patelnie, pojemniki, wazony. To jeszcze nie jest wszystko, co docelowo będzie w kuchni, ale już spora część, suszarka, nie suszarka, zmywarka, jak widzicie, dalej chodzi. Teraz będę się już brała, tam też chodzi pranie, już się suszy i pierze się kolejne. Teraz będę się brała za mycie tej szafy. Te górne części musi być Andrzej, dlatego że słuchajcie, nawet na drabinie nie jestem w stanie sięgnąć tam, wiecie, żeby umyć to z każdej strony. Jeszcze tą dolną półkę, jak cię mogę, z górną nie ma w ogóle szans. Także tutaj, o, jak widzicie. No, powiem ci, że ja nawet mam problem, żeby dojechać do końca. No, te szafy są dosyć głębokie, więc tak, nie jest lekko, ale ta dolna część tej szafy już jest cała umyta razem z frontami. Teraz właśnie Andrzej myje górną część, ja się biorę za dolną część tej szafy w korytarzu. No i lecimy dalej. No już jak wyjmie się to, tą pierwszą pralkę, a w zasadzie suszarkę, no to mam nadzieję, już będziemy mogli właśnie zacząć to wieszać do szafy. Ale dobra, koniec gadania, wracamy do sprzątania. Słuchajcie, 2 grudnia, a my jeszcze nie otwieraliśmy kalendarzy, ale to dlatego, że wczoraj stały w takim miejscu, że nie było za bardzo do nich dostępu. Jak widzicie po bałaganie za mną, w dalszym ciągu się rozpakowywujemy. Nie jest to proste i trochę to trwa, ale stwierdziłam, że no chcę je otwierać, tak wiecie, codziennie. Wy to pewnie będziecie mieli posklejane trochę w filmach, bo będą się one pojawiać co kilka dni. Ale uwaga, otwieram i zaczynam od czekoladek. Dobra. Ale powiedz, że jeden jest mój. No tak nie było. Jeden jest Andrzeja. Dobrze, spokojnie. Przecież nie zjem wszystkiego sama. Tu jest jedynka. Bo jakbym takiego szokobąsika, to bym przygarnął teraz. Proszę. A wyjmiesz mi? Dziękuję. I od razu 2. O, Kinder czekoladka. Thank you. Od razu otworzę też dla siebie. To znaczy, że u ciebie będzie to samo? Na pewno. Ciekawe, co to jest za jajko. To nie wygląda na szokobąsa. Takie wielkanocne. Szokobąsy były inaczej pakowane w tym kalendarzu, jak go mieliśmy kiedyś. Dobra, to moje łupy czekoladowe odkładam. No i przechodzimy do tej trudniejszej części. Szukamy jedynki i 2. I tu jej nie ma. Au! Dwójka widać, na środku taka długa. Czyli jedynka musi być gdzieś tutaj. Opa. Dobra, zaraz to ogarniemy, a teraz otwieramy. W ogóle jak zwykle różne teksty takie. Rytuał, Boże, chciałam powiedzieć Rituals, Body Shop zawsze ma takie złote myśli na kalendarzach. Oj, jakoś mocno zapakowane. Ale zaskoczony. Wcześniej tak nie było.
Sour cream, awokado. Dobra. Schowam to tutaj. Słuchajcie, w ogóle kiedyś sprzedawałam te pudełka po kalendarzach adwentowych. No bo wiecie, no może ktoś będzie chciał sobie zrobić taki kalendarz własnoręcznie, a to jest całkiem pojemne. Ale ostatnio... O, ale lekkie. Ale ostatnio Vinted zrzuca takie posty, w sensie nie pozwala publikować takich ogłoszeń. Więc pewnie tym razem wyrzucę. Co my tu mamy? Dobra, to jest rumiankowy taki produkt, który ma rozpuszczać makijaż. Powiem wam, że mam takie już otwarte i to jest bardzo spoko, jak gdzieś jedziemy, dlatego że to jest malutkie, więc bardzo łatwo to ze sobą zabrać. Jak widzicie, to jest takie, no takie, taka tłuste te mazia. Taka tłusta mazia i słuchajcie, wystarczy odrobinę w palcach i jest to naprawdę bardzo wydajne. Także fajnie. Fajnie, bo jak gdzieś jedziemy, to serio się takie rzeczy przydają, a wiecie, no płyny micelarne, ja uwielbiam płyny micelarne, ale to są płyny. Mają to do siebie, że mogą się rozlać w bagażu, więc takie mydełko to jest bardzo bezpieczna opcja. No i co? I... Nie wiem w sumie, co chcę powiedzieć. Utniesz to jakoś?